Dzień dobry wszystkim, witam Was gorąco w pierwszym filmie w nowym roku. Jakoś tak się złożyło, że nie miałam weny, złapałam lenia i po prostu nie miałam ochoty na nagrywanie przez ostatni tydzień, więc dlatego ten film pojawia się tak późno. I zaczynam serią Stare, ale jare. Taki film pierwszy pojawił się już jakiś czas temu i dopytujecie, czy będą kolejne, więc odgrzebuję kolejną porcję rzeczy, których ostatnio nie używałam albo gdzieś tam przeleżały i będę się nimi malować. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca i miło spędzicie czas. Zapraszam. Makijaż zacznę od bazy. To jest Catrice Prime and Fine Goodbye Pores. Jestem w ogóle ciekawa, czy ona cały czas jest dostępna, bo ona już ma jednak trochę. Ta baza jest z gatunku takich, powiem Wam, że dosyć pudrowych pod palcami. Ona jest taka jakby śliska, silikonowa, ale jednocześnie pudrowa. I ona jest jednak lekko matująca. Nakładam przede wszystkim w okolicach nosa, bo tu mam największe pory. I dzisiaj użyję podkładu, którego jeszcze u mnie nie widzieliście, chociaż możecie go kojarzyć, dlatego że to jest moja, czyli marka własna Contigo i to jest podkład satynowy. Ja już kiedyś się Wam pokazywałam podkład tej marki, tylko że HD i on był nie za fajny. On mi w ogóle nie leżał na twarzy, wyglądał źle, dosyć szybko się ważył, miał zbyt ciemny kolor, tak bardzo mocno pomarańczowiał. Natomiast ten satynowy, muszę Wam powiedzieć, że jest inny i chcę go użyć dlatego, żeby Wam go pokazać. On niby jest nawilżający, ale nie do końca tak jest, ale zaraz to zobaczycie zresztą. I chcę go też użyć dlatego, że on ma krótką datę ważności, dlatego, że oni teraz wiem, że wyprzedawali te podkłady i też można chyba je dostać po prostu w zamówieniu, jak się zamówi przez stronę internetową. Tutaj jest kolor jedyneczka i on jest całkiem spoko dla mnie. Cały czas go ostatnio noszę i muszę Wam powiedzieć, że jest w porządku. Nie ma jakiegoś super przyjemnego zapachu, bo ten zapach, powiem Wam, że jest taki trochę jak farba. Ale zobaczcie, że krycie ma naprawdę całkiem spoko, a nakładam go mało, oczywiście w tych lampach, jak zwykle, wiem, że jestem nudna. Będzie się wydawało, że mam więcej do krycia, ale naprawdę ja używam dosyć mało tego podkładu, tak na co dzień. I korektor, chciałabym użyć, odkopać ten Essence Camouflage Plus. Powiem Wam, że ja go kiedyś używałam, a potem dużo osób mówiło, że on jest brzydki i suchy i tak jakoś go porzuciłam i stwierdziłam, że chciałabym go odkopać i zobaczyć rzeczywiście, jak on się po tych miesiącach spisuje. Bo rzeczywiście nie było to coś, po co bym sięgała non-stop. Krycie takie dosyć słabe. Powiem Wam, że chyba zapamiętałam ten korektor jako trochę lepszy. Bo w tym momencie, jak na niego patrzę, to krycie ma takie. Ujdzie, ujdzie. Wyglądać pod okiem też nie wygląda jakoś bardzo ciężko, ale też nie wygląda super lekko. No i mam wrażenie, że trochę się odrywa. Nie wiem, czy to kwestia tej bazy. Niepotrzebnie używam tych baz czasami. No na razie cera nie wygląda tak źle. I teraz się przypudruję takim pudrem z Belle Secret Tale. W ogóle nie wiem, czy ta cera jeszcze jest dostępna. Nie mam pojęcia. Ale już dużo go zużyłam, więc chcę po prostu go dobić. Myślę, że policzki podkreślę tym bronzerem z dwójki Hean. To jest numer 1 Calm i to jest po prostu taka kasetka Happy Time i użyję tego bronzera. Jakoś powiem Wam, że nie chce mi się dzisiaj za bardzo mówić. Niedawno wstałam, mam przymuła. Trzeba delikatnie, bo ten bronzer jest mocno napigmentowany, a on też przy okazji ma bardzo ładny kolor. Dajcie znać w ogóle, jak tam u Was po świętach, po Sylwestrze. Bo ja to mam takiego za muła, naprawdę. Dzisiaj stwierdziłam, że w końcu coś nagram, bo to nie może tak być, że się obijam. No ale ostatnio też dużo obejrzałam rzeczy. Obejrzeliśmy z Wojtkiem Wiedźmina, ale nie tego Netflixowego, bo tego to już drugi raz zaczęliśmy oglądać. Ale Wojtek chyba nie będzie tego chciał do końca oglądać, to jeszcze raz sobie obejrzę. A oglądaliśmy tego polskiego serial z 2002 roku. I powiem Wam, że myślałam, że będzie totalna kaszanka, a się okazało, że ogólnie ogląda się to całkiem przyjemnie. Szkopuł w tym, że jest to po prostu bardzo słabo zrobione, tak? Bo oglądać przyjemnie to sobie można, ale na budżet 18 milionów... No, coś tu nie pykło. Śmieszne to było w sumie. Jeszcze tutaj wezmę Essence Contouring i ten jaśniejszy i chciałabym porozcierać kontur. Teraz cały czas jeszcze będąc w tych wiedźminowych klimatach zastanawiam się, czy
nie zacząć czytać, bo na przykład mam sezon burz w domu, ale no wiem, że to tak, to jest taka dodatkowa część, ale podobno można od niej zaczynać, tylko nie wiem, czy jest sens. Ale się przybrązowiłam. No, dzisiaj tak jest, że tak powiem, na bogato z tym bronzerem. Jeszcze chciałabym użyć tej czwórki z Eveline Róży i używam cały czas ostatnio tych dwóch i naprawdę bardzo fajny efekt mi wychodzi. I tylko trochę sobie musnę, dodam różu. I jeszcze mam takie kulki z Eveline, Pearls HD, Full HD i to jest coś w stylu meteorytów, coś w stylu takiego pudru wygładzającego, takiego, wiecie, zmiękczającego. Wiecie, o co chodzi? Takie perełki. One są lekko połyskujące i ja tego używam po prostu do twarzy. Takim dużym pędzlem po prostu majtam i sobie omiatam właściwie całą twarz. Tutaj czoło. Nie wiem, czy to w ogóle zobaczycie jakiś efekt, ale może uda mi się uchwycić. I cały policzek na przykład tak, o. I wydaje mi się, że to daje trochę blasku. To jest takie jakby lekko perłowe, ale subtelnie perłowe. Coś właśnie w stylu meteorytów, bo z tego co wiem, to one też mniej więcej tak działają. Czyli, że niby delikatnie coś tam będzie utrwalało. I całość będzie wyglądała tak trochę bardziej świeżo, miękko i błyszcząco. I dzisiejsza paletka to będzie Nude Beach od The Balm. Tak stwierdziłam, że użyłabym jej chętnie z Wami i zacznę od tego beżu. Teraz taki róż, lekko przybrudzony. On jest bardzo ładny i fajny do nałożenia w załamanie. Ogólnie pigmentacja tych cieni nie jest jakaś powalająca, ale one są według mnie takie całkiem fajne na wyjazd, żeby sobie zrobić prosty makijaż. I właśnie myślę, że makijaż będzie raczej taki romantyczny, delikatny, lekko różowy. Zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Ale na razie nakładam w załamanie. I raczej to będzie rzecz prosta i szybka. No, dajcie znać, co na przykład polecacie na Netflixie. Bo w sumie to ostatnio oglądaliśmy, no właśnie nic takiego, nie oglądaliśmy nic takiego popularnego, bo ani tej historii małżeńskiej, czy jak ona się tam nazywa, ani tych dwóch papieży, tylko oglądaliśmy na przykład ostatnio Greya. Stwierdziliśmy, że obejrzymy to. Ja myślałam, że to będzie tragedia, wiecie, a tu się okazało, że całkiem przyjemnie można było to obejrzeć. Oczywiście nie jest to nic powalającego, ale podobnie jak ten polski Wiedźmin, myślałam, że to będzie tragedia i tego się nie da oglądać. A tu całkiem pozytywne zaskoczenie. Takie lekkie rzeczy można sobie puścić, wiecie. Czasami nie mamy ochoty na nic takiego cięższego, jakieś dramaty. Tylko na coś, co można puścić i tyle. I z takich jeszcze właśnie typowych, śmiesznych, no akurat, no Wiedźmin to śmieszny przez te efekty specjalne. Ale na Netflixie pojawiła się Wieczór Gier, taki film. Jeżeli nie oglądaliście, to naprawdę jest spoko komedia. Niektórzy mówią, że jest głupia i że nieśmieszna, a właśnie mnie wyjątkowo śmieszyła, bo mnie, wiecie, te wszystkie amerykańskie filmy to tak jakoś tak niezbyt, rzadko kiedy można się z czego pośmiać. Niby się wydaje, że to będzie głupia komedia, a się okazuje, że jest po prostu głupia, a nie komedia. Więc ten Wieczór Gier był naprawdę spoko. Dobra, i mam zrobione pierwsze takie cieniowanie i teraz delikatnie sobie to pogłębię takim fioletem. Trochę nałożę w zewnętrzny kącik i porozcieram. Wracam do tego poprzedniego różu i delikatnie zacieram. Nie wiem, jakoś tak dzisiaj chyba nie mój dzień jest, coś czuję, bo już mi nogi drętwieją po chwili, a dopiero w sumie zaczęłam się malować, chociaż i tak mi szybko idzie. I trochę kleju z NYX-a. I tak, użyję sobie tego cienia na środek. Ok. I od wewnątrz tego. Pora na pędzel z matami. I tutaj zatarcie w zewnętrznym kąciku.
Na dolnej półwiece użyłam znowu tych dwóch matów, po prostu troszkę przyciemniłam fioletem, roztarłam różem i jeszcze bym użyła tego cienia rozświetlającego odrobinę w kąciki. On jest taki żółto rozświetlający, ale mam nadzieję, że będzie spoko, bo on jest taki właśnie żółtawy dosyć mocno. No coś tam się dzieje, błyszczącego jednak. No i tusz, cały czas dobijam Snapscar z Maybelline i ja całkiem lubię ten tusz. Nie powiem, że jest jakiś powalający i wow, najlepszy efekt na świecie, ale nie mogę narzekać i naprawdę jest ok, fajnie rozdziela. I po prostu tak, powiedziałabym, że przyzwoicie zaznacza rzęsy. Powiedziałabym, że to jest taki po prostu dzienny efekt. W przypadku moich rzęs oczywiście, bo widziałam, że są też recenzje tego tuszu jako dający efekt sztucznych rzęs. To już zależy, jakie kto ma rzęsy, jaką szczoteczkę lubią jego rzęsy, nie? Wiecie, tak po dwóch machnięciach to już jakiś efekt daje. A już mam go otwartego dosyć długo. Nie wiem ile, ale kilka miesięcy. I na razie jakoś ani nie zastyga, nie zasycha, nie kruszy się, nie rozmazuje, więc jeżeli chodzi o to, to myślę, że byłabym skłonna do niego wrócić. Chociaż pewnie nie szybko się to zdarzy, bo mam dużo tuszów w zapasach i raczej rzadko wracam. I w sumie w mojej przygodzie z tym tuszem jest śmieszne to, że ja myślałam, że on będzie bardzo obklejał rzęsy i ciężko będzie je rozczesać, a tu się okazuje, że wręcz przeciwnie, on właśnie bardzo dobrze je wyczesuje i one nie są, jak widzicie, ani jakieś ciężkie, ani obklejone. Powiedziałabym, że raczej delikatny efekt daje, a ja akurat taki lubię. Teraz pora na brwi i użyję kredki z Mystique. Tej sławnej niegdyś kredki w kolorze blond. I powiem wam, że ona nadal jest super, bardzo ją lubię, natomiast już się przyzwyczaiłam, powiem wam, że do tych cieńszych rysików. On jest nie aż taki cienki, raczej mało precyzyjny. Trzeba nim delikatnie zaznaczać brwi, żeby nie wyjechać za grubo. Chociaż oczywiście da się to zrobić. Natomiast już przyzwyczaiłam jednak do tych takich cieniutkich rysików. Takich, wiecie, tam pół milimetra, czy tam ile one mają, nie wiem. Jak używam tej kredki samodzielnie, to jednak stwierdzam, że precyzyjny pędzelek by się przydał, żeby ją trochę przemieścić. Bo moje brwi nie są na tyle ułożone same w sobie, żebym była zadowolona z tego, jak je zaznaczę kredką. I jak już jesteśmy przy kredkach, to kredka z Max Factora Color Pencil w kolorze, jaki to był kolor? 090 Natural Glaze, taki na linię wodną. I już kończymy tę dzisiejszą zabawę. Wybrałam dwie pomadki marki Deborah Milano z serii Velvet Lipstick. Mam kolory 02 i 13. I bym może tej 13 użyła, bo ona jest taka szaro-fioletowa, może będzie pasować. Fajny kolor, powiem wam, że bardzo mi się podoba. Ja lubię takie. Jeszcze te oczy tak dosyć mrocznie to wygląda, bo tutaj mamy taki lekko fioletowo przybrudzony kolor na oczach i on fajnie koresponduje z tym, co jest na ustach. Jeszcze delikatnie poprawię te usta, bo widzę, że delikatnie krzywo wyszły, ale niech sobie zastygają i zaraz do was wrócę na takie szybkie podsumowanie. No dobrze, moi drodzy, makijaż jest skończony, wygląda tak i zapraszam was teraz na krótkie podsumowanie tego, co użyłam. Baza Catrice Goodbye Pores, czasami jej używam i ona rzeczywiście delikatnie wygładza pory. No ogólnie wiadomo, to jest baza silikonowa, delikatnie matująca, dlatego że ona ma taką pudrową konsystencję. I dzisiaj powiem wam, że szkoda, że jej użyłam, dlatego że ten podkład wygląda na mnie troszkę gorzej niż zazwyczaj, dlatego że ona właśnie jest taka suchawa, a przydałoby mi się jednak po spód coś bardziej nawilżającego. Natomiast i tak nie jest źle, jeżeli chodzi o ten podkład. To jest moja wersja satynowa i oceniam go o wiele lepiej niż wersję HD, dlatego że ta HD mi się tak naprawdę za bardzo nie podobała. Miała zły kolor, nawet jedynka była ciemna i jeszcze tak bardzo pomarańczowiała, że trzeba było to mocno rozbielać, żeby móc używać i jeszcze nie podobała mi się formuła, bo dosyć mocno się na mnie ważył i ogólnie nie leżał. Natomiast satynowy jest o dziwo o wiele lepszy. Krycie ma niezłe, nawet nie wiem, powiem wam, że
czy nie lepsze niż to HD. Może dlatego, że nie muszę go rozrabiać i przez to na niczym nie traci. Więc jedyneczka jest spoko, daje takie półmatowe wykończenie, satynowo-matowe. Nie jest jakieś bardzo błyszczące, ani też nie jest bardzo suche matowe. I wydaje mi się, że ta formuła jest taka dosyć uniwersalna, będzie dobra dla wielu cer. Przy mojej tłustej się ani za bardzo nie wyświeca, ani za bardzo nie waży. Ogólnie jest naprawdę ok. I on teraz chyba jest dorzucany do zakupów w Contigo w drogerii online, tam od jakiejś kwoty pewnie, więc jeżeli robicie zakupy, to pewnie dostaniecie to. Nie wiem, czy trzeba dodać do koszyka, nie wiem. W każdym razie coś takiego jest. Lecimy dalej. Ten puder z Belle Secret Tail, używam go cały czas, bo chcę go wykończyć. On jest w porządku, ani zbyt matowy, ani zbyt satynowy. Po prostu taki utrwalający, dosyć nieinwazyjny puder, taki po prostu, wiecie, po prostu utrwalający i jest ok. Paletka z The Balm Nude Beach, bardzo ją lubię, mimo że ona nie jest jakaś powalająca. Według mnie jest po prostu fajną, dzienną paletką, czy do zabrania na wyjazd, bo jest tekturowa, więc nie waży dużo i też jest całkiem nieźle zabezpieczona. Tutaj raczej te cienie nam nie wypadną, bo one są nieźle sprasowane i nic tutaj nie powinno się naruszyć. Mamy lusterko i ogólnie taką dosyć dzienną kolorystykę, można sobie zrobić coś bardziej takiego brązowego albo coś bardziej różowego, na czym ja się dzisiaj skupiłam. Po prostu spoko. Nie jest ani powalająca, ani zła. Po prostu będę jej używać cały czas. Muszę po nią po prostu częściej sięgać i dlatego też w tym filmie wylądowała. Nadal podtrzymuję zdanie o tym bronzerze z paletki Hehan, że on jest świetny, bardzo dobrze napigmentowany, ładny kolor, no i ogólnie bardzo ładnie podkreślił policzek w połączeniu z tym jaśniejszym z paletki z Essence. Też fajnie to wyszło, dlatego że ja używam tego jaśniejszego do rozblendowania krawędzi, żeby to wyglądało, wiecie, bardziej miękko i się nie odcinało. I ten rozświetlacz też jest świetny, ale go dzisiaj nie użyłam z tego względu, że nie chcę używać dzisiaj rozświetlacza. I użyłam jeszcze takiego lekko rozświetlającego różu z Eveline, z tej paletki poczwórnej. I jeszcze tych pomarańczowych, powiem Wam, że nie używałam, ale tych dwóch ostatnio namiętnie i cały czas ich używam. I one są całkiem nieźle napigmentowane, dają na twarzy kolor, a przy tym nie dominują. Wiecie, ciężko sobie zrobić plamy i akurat te dwa kolory, które ze sobą mieszam, one są jakby takie dosyć do mnie nieźle dopasowane i to sprawia, że ten rumieniec wygląda delikatnie, subtelnie, a delikatnie i jakoś tak naturalnie, więc powiem Wam, że się zdziwiłam, że używam tych różów, ale naprawdę ich używam. Tak, za każdym razem, kiedy ostatnio się maluję. Ten korektor z Essence Camouflage Plus, chyba wiadomo, czemu go nie dokończyłam i cały czas mam go dużo. On nie jest zły, ale też ani nie ma jakiegoś bardzo mocnego krycia. Ta formuła jest taka niby kremowa, ale troszkę jakby rzadka. I on może podkreślać zmarszczki i ogólnie załamania na skórze. Ja nie mam dużo tego, mimo mojego wieku, to i tak jakoś tak bardzo się nie marszczę pod oczami i mi to za bardzo nie przeszkadza, ale nie jest powalający, więc pewnie jeszcze kilka razy użyję i się z nim pożegnam, bo też już mam go pewnie już ponad rok, tak przypuszczam, więc wypadałoby go wyrzucić. Mystic, kredka do brwi, ona jak najbardziej kolorem mi super pasuje, bardzo lubię ten kolor, natomiast obecnie fajnie by było, gdyby Contigo wydało wersję takim cienkim rysiku, dlatego że jest to jednak modne i jest to bardziej precyzyjne. Natomiast ta jest ok, jak widać można sobie nią zrobić całkiem ok brwi. Co prawda ja nie wiem, czy te brwi mi wyszły dzisiaj ładne, dlatego że zobaczę dopiero przy obróbce. Natomiast mam nadzieję, że są całkiem niezłe i do takiego szybkiego podkreślenia na dzień też mogłabym taką kredkę sobie wrzucić do kosmetyczki wyjazdowej. A to jest jednak, wydaje mi się, że taki dosyć niezły wyznacznik, bo ja tak mam, że ja wolę zabrać ze sobą rzeczy, które będą sprawdzone, zaufane i którymi mogę dosyć szybko wykonać makijaż. I w sumie chyba trzy ostatnie rzeczy nam zostały, czyli Eveline, te perełki. Ostatnio też po nie sięgam namiętnie, nie wiem czemu, jakoś tak może mam fazę, że moja skóra chce mieć troszkę blasku, a niekoniecznie z rozświetlacza, to właśnie po nie sięgam. Nie wiem, czy wy w ogóle cokolwiek zobaczycie, ale jednak moja skóra ma troszkę delikatnego połysku, może na czole to zobaczycie, że ona nie jest taka do końca płaska i to jest raczej zasługa tych perełek, bo ten podkład, tak jak mówię, ani się za bardzo nie wyświeca, ani on nie jest rozświetlający, więc to one robią taki efekt. O duszu do rzęs już Wam troszkę opowiedziałam i zobaczyliście efekt, więc szkoda czasu. No i pomadka, czyli Fluid Velvet Lipstick z Debora w numerze 13. Bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba i pasuje do tego makijażu, właśnie tutaj, do tego zewnętrznego fioletowego kącika. Ogólnie to są całkiem przyjemne pomadki, takie kremowo zastygające, matowe, ale przy tym są dosyć lekkie na ustach, więc tak to wygląda. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas, mimo że na początku w ogóle nie byłam rozmowna i nie chciało mi się gadać. I nadal mam wrażenie, że moja mowa jest jakaś taka mało przyjemna do słuchania, dlatego że
mój mózg za bardzo nie pracuje. No czasami tak jest. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa.